ktoś poprosił mnie, żeby nagrać dach. To jest blacha Ruki Classic. Dach był robiony chyba 6 lat temu. Blacha jest gruba, perforowana i bardzo dobrze się sprawuje. Nie ma żadnych zadrapań od gałęzi, a tutaj bardzo często spadają. Nic nie rdzewieje. W czasie wichur troszkę szumi, ale my mamy nieodeskowany dach od środka. Więc to jest blacha grafitowa Ruki Classic, blacha na rąbek. Tak to się nazywa dokładnie. Z takich paneli. Dla porównania wygląda tak samo. Aha, i ta blacha, no, wtedy była bardzo droga. Ona chyba kosztowała 60 zł za metr. Podejrzewam, że teraz kosztuje dużo więcej. To jest naprawdę dobra, gruba blacha, więc jeżeli ktoś chce sobie na dom, nawet stary, to polecam. Na komórce jest blacha, która wygląda na oko tak samo, a to była najtańsza wtedy blacha Blachotrapez. Też na rąbek, też grafitowy kolor, w sumie nie widać różnicy specjalnie na oko. Natomiast różnica jest zasadnicza w grubości tej blachy. To jest najtańsza blacha. Wtedy kosztowała chyba 17 zł, czy coś takiego, czy 18 za metr kwadratowy. Sprawuje się, ale to na komórce. Natomiast jest cieńsza i to słychać przy wichurach, przy powiewach wiatru. Ona po prostu cała chodzi. Jeszcze tutaj obejdę ten daszek. Bo to od strony południowej wygląda bardzo ładnie. U nas są takie warunki leśne, więc od strony północnej, no, ta blacha jest ok. A to nie będzie widać, bo pod słońce. No, natomiast zielenieje po prostu od jakichś tam muchów porostów. Może z drugiej strony będzie widać, jak przejdę. Widzę, że ta blacha jest zielona, przydałoby się ją umyć. No, tutaj też. Ale to tak jest, jak wśród drzew w lesie, no to wiadomo, że to będzie zawsze zieleniało. Bo są jakieś specjalne środki, żeby to czyścić, ale my póki co nie mamy zamiaru. Blacha się nie odkształciła w ciągu 6 lat. Jest naprawdę gruba, solidna. Bardzo dobra. Także to była Ruki Classic, chyba grafit, blacha na rąbek. I tam na komórce blachotrapy zwykłe.